Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa, już w warunkach rzeczywistości prawdziwej, nie epidemicznej, chociaż epidemia jeszcze nie minęła, ale my nagrywamy ten program już w rzeczywistości, w naszym studiu przy świętojańskiej 12a, a dzisiaj będziemy rozmawiali o pewnej gminie, która ma bardzo szerokie plany. Zapraszam serdecznie. Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. Siedzimy tu w takiej bezpiecznej odległości, ale w rzeczywistości, już nie przez ekran, przez gdzieś sieć. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Chciałem rozmawiać, dzisiaj zaprosiłem pana po to, żeby porozmawiać o tych dużych, szerokich, strategicznych bym powiedział, dla całego województwa, planach gminy Michałowo. Ale nie mogę nie zacząć od tej historii, która teraz właśnie się dzieje, gdzieś tam wydarzyła się niedawno, dotyczy szkoły Disco polo i tego, no, nie wiem, nieporozumienia, dotyczącego wizualizacji przedstawionej przez Państwa w tym w opisie tego pomysłu wizualizacji Centrum Disco Polo. Okazuje się, że jest pracownia architektoniczna z Krakowa, która uznaje, że to jest jej pomysł, projekt i ma pewne roszczenia w stosunku do pana, do pana, czyli do gminy Michałowo. Czy coś się wydarzyło w tej sprawie? To znaczy, może tak od początku zacznijmy. Cały pomysł powstania Centrum Disco Polo jest to takie kolejny etap, bo pierwszym etapem było, był pomysł powstania szkoły Disco -polo. Tak, w szkole wiemy wszystko. skoro wiemy szkole, o szkole. Za chwilę mają sale do ćwiczeń, do zajęć muzycznych i tak dalej, i tak dalej, no to i tak musimy je adaptować i tak musimy. W związku z tym takie centrum mogłoby powstać, skoro w szkole jest potrzebna sala gimnastyczna, skoro i tak, i tak będziemy składali wniosek czy do ministra sportu, czy do ministra kultury o halę widowiskowo-sportową, tak? No to dlaczego nie ująć to w kontekście Dobrze, całego centrum? nie rozmawiamy od, od, aż tak szeroko. Mówię y, o tym, że y, hmm. y, czytam w prasie, dowiaduje się, że jest firma z Krakowa, jest pracownia architektoniczna z Krakowa, która uważa, że naruszyliście prawa autorskie. Do wizerunku tego budynku. To znaczy, Dostał pan jakiś pozew? To znaczy do sądu, tak, czy dostałem od firmy pozew o naruszenie praw autorskich co do projektu budynku. No i tutaj, bo to właśnie diabeł ten zawsze tkwi w szczegółach, tak. Gmina nie wykonywała żadnego projektu, gmina nie wykonywała żadnej koncepcji, ani nie wykonywana żadnej wizualizacji, tak? Bo te wszystkie formy, o których tutaj przed chwilą powiedziałem, też wymagają jakiejś. Dokumenty wymagają jakiejś tam formy. Tak? Projekt to jest, jakie są dane techniczne, jakaś szersza praca nad tym, a czym innym jest koncepcja, a czym innym jeszcze jest wizualizacja. Żaden z tych nie było wykonane. My jedynie złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. To są takie dwie strony właśnie, tak jak tutaj jak mówimy. O, ale z tym zdjęciem. Tak. Z pomysłem. Z pomysłem zrobię. Tylko została zamieszczona Ilustracja przez drugiego pracownika, bo jeden pracownik przygotowywał ilustrację, a drugi przygotował, kompletował wniosek do urzędu morskiego i po prostu kliknął nie w tym momencie, co trzeba. I jeżeli mówimy o ilustracji, o grafice, no to tutaj od razu przeprosiliśmy firmę i, 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 i wszystkich, no bo no, wszędzie się zdarzy zamieścić nie te zdjęcie, co trzeba, nie w jednej redakcji i tak samo Czyli to wbije. jest tylko, jak rozumiem, pomyłka. Dokładnie. Dokładnie zwyczajna pomyłka w zamieszaniu, a czym innym jest yy, naruszenie praw autorskich co do projektu. Na takie działania nigdy w życiu bym się nie zgodził. Mało tego, ja z takim pracownikiem na już bym nie chciał yy, rozmawiać. No o tak, niczym... ale, ale przedstawiciele tej, 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 tej pracowni architektonicznej, czyli Kancelaria Prawna, yy, zarzuca Wam, że jednak naruszyliście prawa autorskie. A prawa autorskie projektu budynku. W związku z tym, z czymś takim nie miało miejsca i nigdy nie będzie miało miejsca. Dlaczego? ponieważ ja naprawdę mam bardzo duży szacunek do zawodu architekta. Sam kiedyś chciałem być architektem, No zdolności plastycznych zabrakło, mój syn teraz kończy architekturę i wszystkie obiekty, które powstają w naszej gminie, przecież można zobaczyć. Ratusz, kryta pływalnia, nawet amfiteatr jest stylizowany na trzy świerki, bo jest na łonie lasu. Każdy budynek ma jakąś duszę, ma jakąś no, y, y, koncepcję, tak ma pomysł, ma symbolikę. Jak otwieraliśmy ratusz, rektor pro, y, Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Nikitorowicz pogratulował mi, nie dróg, nie innych rzeczy, a że buduje tożsamość ludzi z miastem. Proszę zobaczyć. Kto no, nasze... wpadł na ten pomysł, żeby dać taki budynek? no, On nie pasuje zupełnie. Ale nam. ten budynek ja nawet w programach telewizyjnych, na przykład w Dzień Dobry TVN, w środę udzielałem wywiadu i prostowałem. Mówiłem, że to nie będzie taki budynek, bo równie dobrze na tej ilustracji mogło być tysiąc budynków z całego świata albo. Kubek z napisem Disco Polo, bo to, co my składaliśmy do marszałka, to jest pomysł na centrum. To nie jest żadna koncepcja, wniosek dopiero jak on zostanie zakwalifikowany, co do pomysłu zostanie pozytywnie zaopiniowany, będziemy mieli cztery lata na koncepcję, na projekty i wtedy ruszą. Dzisiaj nie jest ten czas, no bo na czym dzisiaj ja mam debatować, już, jak ja nie wiem, widzi, jakie są pieniądze. Jak pan sam widzi, no powstał pewien. Powstało pewne zamieszanie, które, jak pan sądzi, może przeszkodzić, może zaszkodzić tej szkole? To znaczy, zawsze jest kwestia nazewnictwa, zawsze jest kwestia słów, jakie kto używa. Czasami do podbicia jakiegoś tematu ktoś używa jakiś, no na przykład, niekiedy media piszą, że został skradziony projekt. Albo no, projekt budynku, tak? I tu się zwracamy o sprostowanie tego do mediów, będziemy szli tutaj, skierowali pozwy, bo no, czym innym jest zamieszczenie nie tej ilustracji, z czym od razu przeprosiliśmy, a czym innym jest projekt, bo to tak jakby ktoś się potknął i potrącił kobietę, tak? No potknął się, zrobił jakiś błąd, tak? A ktoś inny pisze. Pobił kobietę. No, przepraszam, no, no, coś, co nigdy w życiu Rozumiem. by nie zrobił. No, Rozumiem, z pańskiego punktu widzenia to jest zwykłe nieporozumienie. Tak, z mojego Ale, punktu które widzenia to wystarczy, że tak powiem, sprostować i za nie Już przeprosić. to zrobiliśmy. Dziwię się, że. A jeżeli przyjdzie pozew? O... Znaczy przyszedł pozew, się... i teraz co? co? Odpisaliśmy, że nie naruszyliśmy żadnych praw. I dziwi się, że biuro projektowe bez żadnego telefonu, bez kontaktu z nami, od razu jakąś inną formułę nadało temu wydarzeniu, bo ja uważam, że jeżeli ludzie są na poziomie i nawet coś się zdarzy nie tak jak no sami nie jesteśmy z tego przecież zadowoleni, tak? Jeżeli coś się zdarzy, no to kontaktują się sobą wyjaśniają pewne sprawy, patrzą w jaki sposób można dojść do porozumienia i życie poszło dalej, tak? Tym bardziej że nikt nie, był, nie miał zamiaru, nie zrobił ani jednego kroku, żeby czyjś projekt wykorzystać. Mało tego. Ten projekt, ta, ta wizualizacja, ona tam nie może być zrealizowana, bo tam jest sala gimnastyczna. Rozumiem. Ta sala gimnastyczna musi być zaadaptowana. Także jak na dzisiaj ktoś by mi się spytał, jaką wizję bym nadał temu obiektowi, to skoro sala, skoro na górze jakieś piętro, skoro muzeum, tak? no to nie wiem, Muzeum Gwiazd Disco Polo pod Gwiazdami. Jakaś kopuła, sklepienie niebios, a może szczyty ze szkła, tak? Bo zdobywanie szczytów. Także tutaj my... Jeżeli tu... chodzi o szczyty ze szkła, to to mi się zaraz kojarzy piramida, o której za chwilę <noise> powiemy. Ale y, y, więc y, mam nadzieję, że ta historia y, uda się ją y, obrócić w pozytywny wizerunek. Ale oczywiście y, ja y, zapraszam. Chociaż, jak sądzę, będzie bardzo trudno, bo jeżeli Kancelaria prawna się bierze za taką pracę, mm. to może się okazać, że trzeba będzie się spotkać w sądzie y... i jednak y, sądzić. Moja kancelaria prawna no, nie mogła się powstrzymać ze śmiechu: jeżeli nie, nie robiąc projektu, można naruszyć prawa autorskie projektu budowlanego. Jeżeli nie robiąc pracy magisterskiej, można naruszyć prawa pracy magisterskiej. Jeżeli nie Dobrze. wykonując piosenki, można dokonać plagiatu piosenki, nie śpiewając jej. To jest po prostu coś dziwnego. Dziękuję, Dziękuję. To, jest, to jest pańskie zdanie. Co się będzie działo w przyszłości? Zobaczymy. Znaczy ja, ja zapraszam projektantów do Michałowa, bo każde spotkanie na pewno jeden od drugiego może z czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć. Zawsze lubię tak, takiego rodzaju spotkania, no bo człowiek się uczy całe życie. Tylko bardzo bym prosił, żeby też projektanci, jak przyjadą, no, pokazali jakąś taką wzorową gminę, która właśnie do ładu przestrzennego, do architektury wnosi pozytywny wkład. Bo zaznaczam, że na przykład w naszej gminie nawet jest wizualizacja domy Michałowa, tak. że dopłacamy za elementy, żeby nadać ten architektoniczny kształt i no, nie zdziwi się, jak wyskoczy tą uzdrową gminę Michałowo. Także chyba myślę, myślę że, że trajekci jeszcze w najbliższym czasie, w najbliższych latach będą mieli tam sporo do roboty w gminie Michałowo. A mówię o tym dlatego, że opracowywana jest teraz strategia rozwoju województwa na następne dziesięciolecia. I Michałowo złożyło tam swój istotny, moim zdaniem, yy, i ważny dla całego województwa projekt. Yy, no, takich trzech dużych inwestycji, yy, które miałyby się mieścić w Michałowie, yy, czy w gminie Michałowo, a miałyby objąć swoim zasięgiem i wagą, rangą całe województwo tak. czyli to jest. Proszę powiedzieć. To jest te centrum Disco Polo i tu mówimy o promocji, o muzyce Disco Polo, czyli o tym, co my po chcemy pokazać, że Podlasie z tego się z tym jest kojarzone, z czego słynie. To jest jeden projekt. Drugi projekt to jest budowa schroniska. O, schroniska. I tutaj myślę, że rozpatrując ten problem. Tylko tak informacyjnie, schronisko. Teraz to... centrum, I centrum OZE, odnawialnych źródeł energii. Trzy centrum projekt. odnawialnych źródeł energii. Tak. Rozumiem, że to wszystko jest ustawione na przyszłość. To jakby te projekty czekają na pieniądze unijne. unijne. To chodzi o przyszłą perspektywę finansowo i te trzy projekty są przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Zajmijmy się schroniskiem dla zwierząt. To okay. projekt. No, myślę, ewenement na skalę województwa, bo nie ma, a wszystkie gminy mają pewien problem z tymi zwierzętami, których, no, którymi trzeba coś zrobić bezdomnymi psami, a nie mają gdzie tego jakby przekazać tych, mhm. tych zwierząt, bo przecież budowa schroniska gdzieś w gminie Narewka zupełnie się nie opłaca. Bo ja, w jakiej skali są te, jaka to jest skala zjawiska? Niech Pan powie, to bezdomność, bezdomność na przykład psów w skali naszej gminy to są trzy psy rocznie. Czyli za dwa ostatnie lata, u pracownika akurat sprawdzałem, sześć psów pojechało do schroniska. W związku z tym, trzy psy rocznie, no to można wyobrazić sobie, czy którakolwiek gmina podejmie inicjatywę budowy schroniska, czyli wydawania pieniędzy na coś, co nie tyczy, co nie jest problemem tylko naszej gminy, a na problem innych gmin. To jest prawnie zabronione. Tego po prostu nie można zrobić. Pan zachęca inne gminy z województwa do tego, żeby, żeby jakby pomogły, w, weszły w ten, w ten projekt. Tak. Czy dostał Pan jakieś sygnały i, i już jeżeli, gmin? Jeżeli uda się stworzyć taką koncepcję schroniska, w której potraktujemy problem jako wojewódzki i sfinansuje tą inwestycję Urząd Marszałkowski. A gminy inne, wszystkie, które będą realizowały, coś na stylu jak spalarnia w Białymstoku, tak, bo partycypowały wszystkie tak. gminy, które były. Jeżeli wszystkie gminy wejdą do tego projektu, potem w kwestiach utrzymania, a to podzielić na tyle gmin, to naprawdę są tak małe pieniądze, to można załatwić problem, ale tylko rozmawiając o problemie w skali województwa, a nie w skali gminy, bo w skali gminy, to no, trzy psy rocznie, y, jako bezdomny. Dobrze, to... ale ma Pan jakiś odzew od tych gmin? One tak, są zainteresowane? Y, już na dzień dzisiejszy mamy grubo ponad 40... Takich wstępnych ofert listów intencyjnych, że to jest połowa gmin w naszym województwie, czyli jeszcze nic nie powstaje, nie ma żadnych konkretów, a już połowa gmin z deklaracji, deklaracji złożyła, że w czymś takim będzie uczestniczyć. Myślę, że to jest pro, e, fajna sprawa, która można rozwiązać i to jest jedyny sposób, który można na dzień dzisiejszy w dzisiejszych realiach i w dzisiejszych realiach nie tylko prawnych, ale też prawnych e, można go rozwiązać. No, a mówiłem o tych po pierwsze, architektach, po drugie o, tym szkla, o tej szklanej wizji, mhm. bo w jednym z tych projektów, z tych pomysłów mhm. jakby dla, strategicznych dla całego województwa, a, a które miałyby się mieścić w gminie Michałowo, jest ta piramida. Mhm. Piramida, czyli centrum wystawiennicze, gdzieś umieszczone w centrum, w środku prawie że miasta, w środku Michałowa. Czy to jest też taka wizualizacja na próbę, czy to jest już coś konkretnego? Ale bardziej? to jest dokładnie wizualizacja na próbę i w ogóle nawet nie na próbę. To no, jeżeli, bo to chodzi o każdy człowiek jest wzrokowcem i jeżeli mamy wniosek, ileś tam wniosków Czarno-białych na dwóch stronach. No to często jest tak, że urzędnik no przyłoży jednego że Potrzebna jest ilustracja, długie, ale, ale, ale ilustracja są... jest potrzebna. Czasami, żeby zainteresować publiczność. No po właśnie. Tutaj ale uwagę. tutaj, tak jak w przypadku tej szkoły czy tego centrum Disco Polo, no. no trochę przesadziliście. Albo nie, też... Pomyłka. albo też doszło do pomyłki. Zwykła. A tu to nie jest pomyłka? Ta, tu nie, ponieważ tu, ponieważ było było to inspirowane też różnymi budynkami na świecie. Tylko na tyle to zostało zmienione, że nikt nie zarzuci naruszenia jakiś tam praw, tak? tak? samo i tutaj. Tutaj też miało być, yy, znaczy nie miało, to też yy, było zmienione, tylko że jeden pracownik przygotowywał yy, ilustrację do wniosku, a drugi ją załączał i kliknął nie to ilustrację. Dobrze, prostu, mówimy o, o piramidzie. A jeżeli chodzi tam, o, o, o piramidy, wracając do tego centrum Oze ona jest złożone raz z klastra energetycznego biogazowni, która już funkcjonuje, która dostarcza ciepło do obiektów komunalnych i to jest jedyny taki obiekt, który w naszym województwie można obejrzeć. Jest klaster jeden z dziesięciu certyfikowanych w Polsce. Do tego powstałby budynek edukacyjny z funkcją przedszkola, gdzie właśnie dzieci mogłyby przyjechać, i te różne funkcje w formie edukacyjnej te odnawialne źródła energii nie tylko poprzez sam budynek, ale szczególnie poprzez instalacje, które na zewnątrz będą zamontowane, czyli place zabaw, itd, i tak dalej. I trzecią elementem jest centrum aktywności lokalnej. To też jest nowoczesny projekt, który mamy. Oczywiście budynek pasywny i przedszkole jest budynkiem, projekt przedszkole z budynkiem pasywnym i Centrum Aktywności Lokalnej z budynkiem pasywnym, gdzie miałoby siedzibę 14 różnego rodzaju firm, przedsiębiorstw. To są pomieszczenia do, do wynajmu na lokale, oczywiście na specjalnych warunkach i tak dalej, tak dalej, co w ogóle projekt tego będzie przewidywał. I oprócz tego właśnie będzie. Te centrum OZE, gdzie będzie zatrudnionych no, z dwóch pracowników, na, tak na wstępie dzisiaj mogę być iluś tam na przykład pracowników, którzy będą przyjmowali różnego rodzaju wycieczki, różnego rodzaju y, przedsiębiorców, różnego rodzaju y, będą prowadzili panele dyskusyjne, spotkania itd., itd. I do tego właśnie potrzebny jest budynek, centrum te wystawieniczo-szkoleniowe, które będzie przy samym ratuszu. I tak sobie zamyśliliśmy tylko, że ma to mieć kształt piramidy. I czy ta piramida będzie bardziej nawiązywała do piramidy w Luwrze, czy będzie bardziej nawiązywała do hotelu piramida w Tychach, tak na przykład. Ale to już zostawicie, rozumiem, architektom. Właśnie i, no. i to będzie praca koncepcyjna, ale to może... w momencie, kiedy dostaniemy środki. Na rozumiem. dzień dzisiejszy chodzi o to, żeby po prostu był budynek nowoczesny, ale który nie będzie zasłaniał ratusza. A piramida, no, że tak powiem. Może... Nie jest ściana pionowa, a pochyła istotę. Może tutaj ci architekci z Krakowa będą mogli się wykazać, którzy Oczywiście, tak... zapraszamy. <gry> Dobrze, to, to, to jest to, rozumiem, z czym gmina chce się pokazać. Na tle województwa i na tle całej Polski. Czyli rozumiem. realizować zadania, które też należą do nas, dla naszych mieszkańców, ale też, żeby widział sens w tym wszystkim marszałek, żeby dostać obiekty, pieniądze na wybudowanie obiektów, bo przecież to też są miejsca pracy, bo przecież to też jest promocja gminy. Także te obiekty, jak powstaną, to one są też narzędziem do dalszych działań i do pozyskiwania Ale czy to nie będzie przecież gmina Michałowo, to jest spokojna gmina. Jak tam się zrobi takie duże obiekty tam w całym takie mieście. Duże. To, to może w ogóle charakter gminy się zmieni. Ona przestanie być taką gminą spokojną, wiejską, bo w większości przecież wiejska, stanie się jakimś centrum, którego. Czy, te, czy tego chcą mieszkańcy na pewno? Tak, i powiem inaczej. Małe samorządy, te takie lokalne, nie tylko na Ścianie Wschodniej, ale w całej Polsce, mają potężny problem z odpływem ludności. Kiedyś to było na większą skalę, dzisiaj jest mniej, ale tak czy inaczej one upadają. Tak? I gospodarze. Po prostu z reguły radzą z tym, co mają. To, co im zostaje, tak po prostu radzą. Bardzo mało jest takich gmin, które chcą podjąć walkę z tym zjawiskiem, po prostu wyjść naprzeciw, wyjść jakoś z propozycją, zatrzymać, zatrzymać, ludzi, z się zatrzymać tak? ludzi, ściągnąć, rozbudować, powiedzieć nie, my nie pozwalamy na degradację, my nie pozwalamy na gniuśnienie się, po prostu brak pomysłu, jak to dźwignąć. Tak? Naszym takim pomysłem o właśnie jest. Centrum Discopolo. Po prostu my nie pozwolimy na upadek małych gmin i tu liczymy na pomoc innych, no, to na to wsparcie. Jeszcze... Na, a nawet jak w czymś się pomylimy, no to też na zrozumienie. To tak? jeszcze może wróćmy do tego centrum Discopolo. Czy tam w ogóle jest zainteresowanie? Yy, o szkole. szkole. O szkole. Znaczy mówimy o szkole. O szkole, no, tak. Bo, od tego się bo zaczyna, centrum jeszcze tak? nie powstało. No, no, no. Od poniedziałku, czyli przez tydzień trwa już nabór. I powiem szczerze, że w przeciągu pierwszych dwóch dni tuż się zgłosiło sześć osób do nas chętnych właśnie Ale do tej Ale klasy w... pan z tego nie zrobi jeszcze. No klasa klasy. nie, to jest początek. Mhm. Teraz młodzież, dzisiaj, jutro na sesji będę wnioskował do Rady o przeznaczenie dodatkowych 200 tysięcy złotych, 150 tysięcy na fajne, nowoczesne instrumenty na wysokim poziomie, bo jeżeli coś robimy, to robimy porządnie. Jeżeli mamy jakąś yy, propozycję dla młodzieży, to z jej się wywiązujemy. I 50 tysięcy na obozy szkoleniowe. Mam nadzieję, że zarządzający szkołą znajdą takie miejsca interesujące, typu nie wiem, w Chor Chorwacji Adriatyk, czy złote piaski w Bułgarii, bo dzisiaj taki obóz szkoleniowy w Polsce, a za granicą to są porównywalne mhm. kwoty, a być może z takiego wyjazdu powstanie przewój, z którego wszyscy będą mieli o wiele większe korzyści i, i radość niż, nadzieje, niż ta praca, że, która wkładała. Miejmy nadzieję, że ten przebój nie będzie przypominał innych przebojów. Aż to tak znaczy, bardzo. To znaczy, no, ja zawsze wierzę yy, w młodzież i. No, Uważam, że powiem inaczej, no, od czegoś muszą zaczynać, coś będą robić, trzeba nad tym wszystkim czuwać, ale trzeba im dać naprawdę wolną rękę, bo to o to chodzi, że przeważnie wszędzie młodzież jest w jakieś ramy. Ja dlatego zostałem wójtem w naszej gminie, ponieważ nie chciano nam sali gimnastycznej otworzyć i dwie godziny staliśmy na mrozie, bo w siatkówkę nie mogliśmy w Ja powiedziałem, że w mojej gminie tak nie będzie. I, i to musi być bunt młodzieży, to Rozumiem. musi być pokazane, tylko kierowane w formie Pozytywnej. W związku z tym, y, patrzmy, zwracajmy uwagę, ale dajmy dla młodzieży troszeczkę luzu i, 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 i inwencji, żeby mogła coś zrobić, a, a, a naprawdę myślę, że coś fajnego stworzymy. Bardzo się cieszę, że Pan przyszedł i porozmawialiśmy o tym, co jest ważne dla Gminy Michołowa, a też i ważne dla, dla województwa. całego województwa, w tym także Białego Stoku. Dziękuję Panu bardzo za wizytę. Dziękuję Państwu również za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję. W tym programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.